Cześć moi kochani, jest niedziela, kiedy ten odcinek wlatuje. Dzisiaj od zera do legendy. Parę spraw jeszcze trzeba załatwić, ponieważ Darkside.pl w tym tygodniu się z wami żegnam. Klany, które chcą, żeby wpaść do nich, odwiedzić ten klan, piszcie pod tym filmem w komentarzu hashtag swojego klanu. Ja w środę będę przechodził do innego klanu, więc hashtag swojego klanu piszecie pod filmem i ja sobie później wylosuję jakiś komentarz z hashtagiem i postaram się tam dojść do tego klanu. Na pewnie jak zwykle na 2 tygodnie to wyjdzie. Zobaczymy, jak tą serią będzie szło. Druga sprawa, pamiętacie, jak ostatnio pokazywałem wam mój nowy banner na YouTubie i Digital Teams, który stworzył ten banner. W komentarzu na ich Facebooku nawet sam Boxdel napisał swój komentarz. Widzicie to wszystko na ekranach, więc to tylko dowodzi, że Digital Team naprawdę ładną robotę robią. Mi się banner podoba, wam nie musi, chociaż fajnie by było, żeby się wam podobał, mi się podoba. Dobra, ale zaczynamy od zera do legendy. Dzisiaj mam naprawdę fajny opening na tym koncie. Liczę na jakieś nowe legendy. Czego mi tu jeszcze brakuje? Czego mi tu jeszcze brakuje z legend? Jak widzicie, brakuje mi jeszcze 8 legend, czyli jeden dobry deck mógłbym złożyć. Brakuje mi Loga, Dziadka Mroza, Princeski, Bandytki, Ducha, Sparkiego, Lawę i Mega Knighta. Powiem wam szczerze, że w tej chwili bym chciał mieć tak, Loga, Ducha, Mega Knighta. Te trzy by mogły mi wpaść. A mam tak, Goldówkę, Silvera, Crown Chesta. Mam magiczną, czyli jest szansa na legendę. Mam magiczną, mam Clan Chesta. W ogóle Clan Chesta nie zostanę wyrzucony, ponieważ nabiłem trochę tych koronek w Clan Cheście, więc chłopaki mnie nie będą brali chyba pod uwagę w rozliczeniu. Wow, Minio 175, Radlina i Lob na trzecim miejscu. Ja byłem gdzieś niżej na pewno, ale te 24 pucharki wbite. Jak widzicie, postarałem się, w tym tygodniu ładnie to wyszło. I zrobiłem touchdown challenge za pierwszym razem na 9-2 z randomowymi przeciwnikami. No tutaj już sobie gold odebrałem, żeby nie było, wam pokażę, ponieważ o tym koncie drugi raz i trzeci raz nie mogę zagrać, bo nie mam gemów. Za pierwszym razem to poszło. Ramapa tutaj spaprałem, na szybko grałem Legendary Chesta, też spaprałem. No i ten Modern Royal zrobiony był na full. Więc dobra, nie przedłużajmy, otwórzmy sobie. Liczę, że chociaż tak, w deku elitki by mogły mi wpaść, Golca jeszcze daleko, Gang by mógł mi wpaść i Batsy. No to polujemy na któryś z tych kart. O, jest Gang Goblinów, 13 tylko. Bomber, Hogrider. Nie chciałem Hogridera. Dobra, otworzę sobie Crown Chest tam. Czy coś tu fajnego wpadnie? Gemy, muszę troszeczkę gemów zbierać na kolejne challenge, jak będą, żeby coś tam było. W ogóle się nagrywa się. Bo jest już późna pora, w ogóle przepraszam was, że nie zrobiłem dzisiaj live'u, ligi, turnieju, który obiecałem. No ale są ważniejsze sprawy niż YouTube. Pamiętajcie, że ja YouTube'em się tylko bawię, cieszę, że mogę dla was nagrywać, z wami pogadać często. Nie jest to moje źródło dochodów i są ważniejsze sprawy niż naprawdę na YouTube'ie. Chociaż szkoda, że nie mogłem z wami się spotkać, ale naprawdę są rzeczy ważniejsze i ważne. Dobra, otworzę sobie Clan Chesta. Mam nadzieję, że Darkside.pl przyniesie ci mi szczęście. Barbarzyńcy. Fire Spytaj, nagrywa się. Jeszcze raz to wszystko sprawdzę. Goblinki. Nie ma legendy, zapiki i egze nie. Tak wygląda mój Crown Chesik. Dobra, otworzymy teraz tego za ten challenge. I tutaj jest 140 kart, tam było czy 150, już nie pamiętam. Dobrze, no ale troszeczkę kart mi wpada. Ło. I nie ma legendy, chociaż 14 magów. Ja się chyba nigdy na tym koncie nie doczekam jakichś legend. Dobra,
ale mam tak, magiczną. Ciekawe, co będzie po magicznej, piszcie w komentarzach. Ja obstawiam, że po tej magicznej będzie Legendary King's Chest. Mam nadzieję, że tak będzie. To przysiądę do niego mocno, żeby go szybko zrobić. Ograider. I tu też nie ma legendy na tym koncie. Dawno nic nie wpadło. Jeszcze jakiś klon, nie wiem po co. Nie wiem po co ten klon. Jest Giant Chest. No dobra, może być i Giant. Odbieram sobie. O, chatka barbarzyńców. Odbieram sobie questy, które miałem porobione. Jeszcze darmówka jedna została. No i nic. I bez legendy. I bez legendy. Jeszcze dużo kart mi brakuje, żebym mógł sobie jakieś fajne deki porobić. Więc... dobra. Idę na arenę. Pogram tym dekiem. Cały czas będę grał tym dekiem. Na razie. Mam 46 tysięcy golda. Nic mi tutaj... nie. Sklep mi się odnawia za 17 minut. U was już sklep jest, ponieważ w Anglii jest godzina do tyłu, u was już jest po północy, u mnie dopiero ta północ niedługo będzie. Tak, mieszkam w Anglii. Dobra, no to zagrajmy sobie, zobaczymy. No i jestem teraz właśnie na tym etapie, że muszę sobie maksować karty. Muszę maksować karty, ponieważ już te levele, które mam, naprawdę mi nie starczają na żeby iść wyżej. Oj, golca wyrzucił. Ja też wyrzucę golca, zaryzykuję. Ja też zaryzykuję, wyrzucę tego golca. Ciekawe, czym on teraz zagra. Ciekawe, co on tam... przeszykuje sobie strzałki w razie czego. Dobra. Tutaj tego mega... miniona... pozbędziemy się. Dobra, tam Walkiria też padnie. Trzeba szybko tutaj... ładujcie się, elitki, ładujcie się, elitki, elitki się ładujcie. Dobra, tam zapuje. Dobra, tutaj już pęknął. Ten golec. Oj, princeska tu jeszcze. Jeszcze princeska. Obijcie mi ją. Obijcie. Dobra. Chociaż jeszcze ta. I... dobra, udało się. Udało mi się troszeczkę wyjść z tego ataku. I jeszcze jest ten plus, że nie mam pokazanych, że mam elit. I to jest dla mnie wielki plus, bo on nie wie, że ja mam jeszcze elitki. Ale gramy, dobra, trzeba golca wypuścić. On teraz próbuje na tą stronę polecieć. I teraz ja już te elitki będę miał. Leci mega minion. Dobra, on tam sobie niech leci. Ja to zrobię tak, zrobię tak. Strzałki. Dobra. I teraz elitki. Elitki odpalamy. Odpalamy elitki i jedziemy z tymi elitkami. I on się chyba nie spodziewał tego. Dobra, ta princeska tutaj padnie. On się nie spodziewał chyba tych elitków, ale mi dwie wieże mocno poobijał. Dwie wieże mi mocno poobijał. Dobra. Tutaj się zasłonimy przed Electro Wizardem. Zasłonimy się przed Electro Wizardem. Dobra, on tam mega miniona zrzucił. On tam rzucił mega miniona. Ja go tutaj odprowadzę. I teraz mogę zaryzykować. Zagram na 3. Zagram na 3, tak. Tutaj to wszystko zagramy na 3. Ja jeszcze tutaj się pobawię z nim, ale dobra. On tutaj jedną wieżę mu damy, niech sobie suknie, ale mamy na 3. No i fajnie, fajnie wyszło pierwsza walka na odcinku. Wyszło na 3. No troszeczkę głupio zagrał, że poszedł na drugą stronę, bo tam miał mocniej poobijaną wieżę, ale już później tą lewą odpuściłem mu. Dobra. To fajnie to wyszło w zasadzie. Pamiętajcie, przypominam, że w środę przechodzę do innego klanu. Darkside.pl, dziękuję, naprawdę, naprawdę doceniam to, że zostawiliście mnie, mimo że ostatnio bardzo mało czasu spędzałem, grałem. Dobra, jeszcze jedną walkę sobie zaczniemy. Pum, 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 dobra. Dobra, zobaczymy, najpierw trzeba wybadać, co on ma.
Oj, Mega Knighta ma. Ja polecę tak i polecę tak. Uj, tak myślałem, że on ma. Tak myślałem, że on to ma. Tak. Nie chciałem głośno tego mówić. Dobra. Dobra, Mega Knight powstrzymany. Ale ma wiedźmę. Ja sobie z tą wiedźmą poczekam trochę jeszcze. Ma Mega Knighta, no będzie ciężko na tego Mega Knighta. Zobaczymy, co on tutaj zaraz wypuści. Dobra, wiedźmę sobie tutaj obijemy. Okej. Oj. I strzałki. Timing perfect. Dobra. Ciekawe, czy ma Inferno Tower. Domyślam się, że ma Inferno Tower za nadrzut. Dobra, leci bandytka. I tutaj zaraz się zasłonię golcem. Ja tu się zasłonię bolcem. Oj, teraz by mi się przydało tutaj. Nie za. Tylko strzałki. Dobra, tutaj troszeczkę. Dobra. To było eleganckie. To było eleganckie. Ale teraz tak. Zap. I pięknie, dobra. W zasadzie o to mi chodziło. Teraz tego Mega Knighta trzeba jak najprędzej się pozbyć. Mam nadzieję, że ten Mega Minion tutaj to dokończy, chociaż wątpię. Dobra, dokończył. Bronię się. Spodziewa się tego? Nie. Znowu nie było kontry. Dobra. To teraz lecimy na pełnej parze. Co on tu wypuści? Leci bandytka, okej. Leci Mega Knight. Ja już się tutaj zajmuję. Mam zapa już. Mam zapisa. Dobra, mam zapisa. To już jest obraz zapował mnie, okej. To teraz tak. Tak polecimy. Tutaj. Dobra. Jest. Okej, o to chodziło. Teraz ta bandytka, żeby tam padła. Ta bandytka nie padnie niestety. Dobra, ale zastawiamy się. Tutaj teraz tak. Teraz tego Mega Knight. Ten Mega Knight się zaraz tam pojawi. Dobra. Strzałki przygotowane. Tutaj też już zapujemy. Dobra, i jest wieża. Będzie nasza wieża. Okej. No to dwie wygrane. Jak widzicie, dwie wygrane, ten deck się sprawdza na 11 arenie, jest fajnie jeszcze, więc nie ma co narzekać. 3521 i jest to nowy rekord na tym koncie. Mamy 458 wygranych, 195 na 3 koronki, czyli jest nadal ten progres. 300 nam brakuje do areny legendarnej. Jesteśmy naprawdę na takim pograniczu, gdzie trzeba ten balans znaleźć. Dobra, przypominam Wam, że w środę zmieniam klan, piszcie swoje hashtagi klanowe. Pod spodem w filmie zostawcie łapkę, naprawdę zostawcie łapeczkę, zostawcie dużo łapeczek, a w następnym odcinku może postaram się o jakąś niespodziankę. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was, hejo!